Jeszcze raz się z Wami witam i zapraszam tym razem w okolice Elbląga. Jeśli któraś z informacji podanych jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich Eweliny oraz osób zaangażowanych w sprawę, bardzo przepraszam. Nie jest to moim zamiarem. Wszystkie informacje, jakie zgromadziłam do tego odcinka, pochodzą z materiałów medialnych ogólnie dostępnych. Lepno to malutka wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim. W ubiegłym roku, jak źródła informują, mieszkało tam 59 osób. Państwo M nie mieszkali we wsi przy głównej ulicy. Do ich domu prowadziła droga przez młody las i pola. To jakieś 1,5 kilometra od centrum wsi. Rodzice wraz z 6 dzieci prowadzą zwyczajne życie, jak to na wsi. Życie toczy się własnym torem, spokojnie, powoli. Gdzie się nie obrócisz, tam znajoma twarz. Poczucie jedności, bezpieczeństwa zazwyczaj w takich miejscach jest duże. Wszyscy wiedzą, kto bije żonę, kto pomoże i pożyczy traktor, a od kogo warto trzymać się z daleka. 20 maja 2011 roku był dniem jak co dzień. Każdy zajmował się swoimi sprawami, lecz w jednej głowie rodził się okrutny plan. 15-letnia Ewelina M. była jedną z dwóch córek, pani Grażyny i pana Bogdana. Oprócz dziewczynek para miała jeszcze 4 synów. Ewelina była sumienna, zorganizowana, spokojna. Rodzice zawsze mogli na niej polegać w obowiązkach domowych. Dziewczyna co prawda nie przepadała za szkołą i różnie sobie radziła z nauką, jednak jej zachowanie było nienaganne. Nastolatka nie miała w zwyczaju spóźniać się do domu, a jeśli miała jakieś plany po szkole, zawsze uzgadniała je z mamą. Ewelina chodziła do gimnazjum w Rychlikach, oddalonych od Lepna o niecałe 8 kilometrów. O 13 przyjeżdżał autobus, którym tego dnia, to jest w piątek, powinna wrócić nastolatka. W domu na córkę oczekiwała pani Grażyna, jednak rodzeństwo, które wracało ze szkoły tym samym autobusem, co Ewelina, poinformowało mamę, iż siostra planowała udać się do Buczyńca. Nastolatka nie poinformowała rodzeństwa, w jakim celu się tam wybiera. Kiedy nastała godzina, o której autobus z Buczyńca przejeżdżał przez Lepno i zatrzymywał się tam, na przystanku, rodzice zaczęli się niepokoić. Córka nie nadchodziła. Państwo M nie od razu zaczęli się denerwować. Spóźnienie każdemu może się zdarzyć. Jednak minuty zaczęły przeradzać się w godziny. A panem Bogdanem zaczęło targać dziwne uczucie niepokoju, pomieszane z lękiem. Rodzina zaczęła rozglądać się po okolicy. Żona brata Eweliny pojechała do Buczyńca i udała się do koleżanki szwagierki. Tam dowiedziała się, że Ewelina faktycznie była u znajomej, ale już dawno poszła. O 19 wieczorem już prawie wszyscy wiedzieli, że Ewelina nie wróciła do domu. Do poszukiwań przyłączyli się sąsiedzi, mieszkańcy wsi, rodzina. Powiadomiono lokalną policję, której absolutnie nie można zarzucić nic, jeśli chodzi o przyjęcie zgłoszenia. Wszystko ruszyło z marszu. Nikt państwu M nie kazał czekać. To są właśnie plusy małych, zżytych społeczności, gdzie sąsiedzi, a nawet policja organizuje się błyskawicznie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przeczesywano drogę, którą musiała podążać nastolatka i to właśnie niedaleko domu państwa M przy drodze w krzakach. Jeden z mężczyzn zaangażowanych w poszukiwania znalazł torbę dziewczyny. Ruszono tropem zagniecionej trawy, połamanych gałęzi. Ciało nastolatki znaleziono przykryte gałęziami w niewielkim dołku. Ewelina niestety już nie żyła. Strach, złość i bezradność spowiły całą okolicę. Tej nocy z pewnością niewiele osób spało dobrze. Nie pozwalano dzieciom beztrosko biegać po okolicy. Kobiety bez względu na wiek bały się wychodzić.
w mniej zaludnione tereny, których w tamtym obszarze nie brakuje. Piony kryminalne z większych komend zajęły się sprawą, bowiem lokalni funkcjonariusze nie mieli doświadczenia w tego typu sprawach, jednak aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej, zwiększyli patrole i udawali się w miejsca mniej zaludnione. 15-letnia Ewelinka została brutalnie zgwałcona i uduszona. Sprawca najprawdopodobniej ogłuszył nastolatkę, kiedy ta podążała drogą do domu. Ręce dziewczyny były związane, usta zakneblowane. Śledczym udało się zabezpieczyć materiał genetyczny sprawcy, co oczywiście ułatwia dotarcie do napastnika, jednak wszyscy wiemy, ile trwają takie badania. W trakcie oczekiwania na wyniki śledztwo trwało. Rozpytywano okolicznych mieszkańców i tak właśnie trafiono na ślad Bronisława G. Mężczyzna mieszkał w oddalonej o 24 km wsi Surbajny. W dniu morderstwa 64-letni mężczyzna był widziany w okolicy, gdzie doszło do morderstwa. Mało tego, kilka osób twierdziło, iż ten człowiek odzywał się w wulgarny sposób do kobiet i je zaczepiał. Prokuratura podjęła decyzję o zatrzymaniu Bronisława i przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego. W ciągu przesłuchań pierwszego dnia Bronisław przyznał się do winy. Twierdził, iż potrącił dziewczynę. Następnie między nimi wybuchła kłótnia, w której trakcie Ewelina upadła. Jednak do gwałtu i morderstwa się nie przyznawał. Później w prokuraturze odmówił składania wyjaśnień. Wobec tego człowieka zastosowano areszt tymczasowy. Zdawało się, iż w okolicy napięcie zmalało. Ta niewielka społeczność na powrót czuła się bezpieczniej, chociaż wszyscy wiedzieli, że już nie będzie tak jak kiedyś. Była jedna osoba, która skrywała sekret i tajemnicę chciała zabrać do grobu. Z pewnością poczucie własnej wartości tego osobnika wzrosło. W końcu w swoim mniemaniu był nieuchwytny, przechytrzył stróży prawa. Ha, i to jakich? Tych z województwa. A on zwykły chłop ze wsi. Żona nic nie podejrzewa, dzieci też nie. Sąsiedzi również nie zerkają krzywo. Nawet rodzina Eweliny się nie domyśla, chociaż widują się często. Po 4 miesiącach od zbrodni nadchodzą wyniki badań DNA, które wykluczają Bronisława G. jako sprawcę morderstwa i gwałtu. Zatem kim był morderca, który w tak okrutny sposób pastwił się nad niespełna 15-letnią Eweliną? Źródła nie są spójne, jak śledczy trafili na trop mordercy. Jedne twierdzą, iż prawdziwy morderca chwalił się zbrodnią podczas libacji alkoholowej i to kompanii od kieliszka donieśli policji. Inne zaś mówią o tym, że śledczy pobrali DNA od kilku mężczyzn, których wytypowali w śledztwie i stąd to trafienie. Istotne jest, iż człowiek, który dopuścił się takich okropieństw, został ujęty. Bogdan H. to wówczas 58-letni, ojciec 8 dzieci, mieszkaniec Buczyńca. Mężczyzna lubił wypić i właśnie na ten cel wydawał wszystkie zarobione pieniądze. Imał się dorywczych prac, pomagał w polu, czasem w lesie. Żona z 4 dzieci, które jeszcze nie opuściły domu, musiała radzić sobie sama. Tu z pomocą przychodziły instytucje państwowe, takie jak MOPS. Ewelina znała swojego mordercę. Był on ojcem kolegi z klasy. Bogdan H. był również znany rodzicom nastolatki. Mieszkał około 2 kilometrów od Lepina. Mężczyzna przyznał się do morderstwa. Zgodził się opowiedzieć śledczym, co wydarzyło się tamtego popołudnia, pod warunkiem, że nie zostanie to uwiecznione na taśmie. Oczywiście funkcjonariusze na to przystali. Mężczyzna wziął również udział w wizji lokalnej, jednak nie zgodził się pokazać, co zrobił Ewelinie. Z dostępnych informacji wynika, iż oskarżony do południa pracował w polu.
W międzyczasie korzystał z dobrodziejstw procentów. Mężczyzna zainteresował się dziewczyną, która właśnie wracała do domu, od koleżanki, której zresztą nie została w domu. Źródła informują, że morderca wsiadł na rower i ruszył za Eweliną. Kiedy był na tyle blisko, by móc ją dogonić pieszo, pozostawił rower przy drzewie i szybkim krokiem dogonił nastolatkę. Chwilę się szarpali, po czym uderzył ją w głowę i zaniósł lub zaciągnął w zarośla. Dopuścił się na nastolatce czynów haniebnych, po czym pozbawił ją życia. Proces Bogdana H. był niejawny, z pewnością ze względu na okoliczności śmierci Eweliny. Wyrok zapadł 18 września 2012 roku i przyniósł mordercy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Według opinii psychiatry H. był poczytalny w chwili morderstwa. Mężczyzna co prawda ma niski iloraz inteligencji, jednak mieści się on w dolnej granicy normy. Stwierdzono również uzależnienie od alkoholu. Pod artykułami do tej sprawy było sporo komentarzy. Dlaczego Bronisław przyznał się do winy? Myślę, że wy i ja znamy odpowiedź. Na tym kanale już pojawiały się sprawy niewinnie skazanych. W tym przypadku w miarę szybko i co najważniejsze na wstępnym etapie udało się ustalić, że wymiar sprawiedliwości podąża złą drogą. Jednak gdyby nie badania DNA, mogłoby być różnie. Bronisław w wywiadach udzielonych mediom opowiadał, jak wyglądało zatrzymanie, co działo się za kratami, czy to na komendzie, czy w areszcie. Oczywiście nie stawia to śledczych w dobrym świetle. Oni jednak są zdania, że wszystko zostało przeprowadzone z obowiązującymi standardami. W tej sprawie myślę, że prawda akurat leży gdzieś po środku. Morderca, matce ofiary, pani Grażynie, ma zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. Nie ulega wątpliwości, iż Bogdan H. nie jest pewno w posiadaniu takich środków. A nawet jeśli by był, to niewiele to zmienia. Jeden człowiek zniszczył dwie rodziny, bo to, że wyrządził olbrzymią krzywdę bliskim Eweliny, jest bezsprzeczne. Pozbawił rodziców dziecka, swoją ofiarę życia, które przecież miała dopiero przed sobą. Jednak jest jeszcze rodzina Bogdana. Ludzie niewinni, którzy właśnie przez to, co zrobił, z pewnością czują na sobie ciężar tej zbrodni. W jednym z materiałów dostępnych w sieci wypowiedział się syn Bogdana, który stanowczo odciął się od ojca. Takie sprawy jak dzisiejsza są trudne, bo wiele osób cierpi z powodu decyzji i działań jednego człowieka. Kochani, to wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. Bądźcie ostrożni, w szczególności Wy dziewczyny. Uważajcie na siebie. Dziękuję Wam raz jeszcze za wspólnie spędzony czas. Do następnej soboty. Cześć!